Witajcie kochani, dzisiaj specjalna okazja. Ostatnie seminarium ze Zbigniewem Tyszką w klubie Kodokan Gliwice. Wyjazd dzięki sklepowi Makromas, także zapraszam na zakupy na www.makromas.pl z kodem DL10, 10% rabatu na zakupy i przy zakupa powyżej 200 zł jest wysyłka gratis. A teraz do sedna. Relacja z seminarium, także będzie trochę moich wrażeń, ale będzie naprawdę relacja z seminarium, bo dostałem zgodę specjalnie dla was od Zybiego dostałem zgodę na umieszczenie fragmentu seminarium. Petarda, po prostu mi szczęka opadła, jak mi Zybit o tym powiedział. Także rewelacja, bo jestem już na raz, dwa, trzecim, po czwartym. Cholera, nie pamiętam. Ci, co mnie oglądają regularnie, wiedzą, że moja pamięć jest jak amnezja. Także na którymś z kolei seminarium i po prostu nie mogę wytrzymać. Rozwala mnie po prostu ta geniusz tej prostoty, po prostu technik. Raz, że Zybi ma właśnie taki umysł, taki no, mocno analityczny i nie lubi takich jakichś tam pierdół, ozdobników, kurde, salt fikołków. No i dwa, też z tego tytułu wybiera od ludzi, do których jeździ się uczyć właśnie tego typu techniki. Dla mnie jest to po prostu rewelacja. Momentami było to o tyle problematyczne, że trenując z partnerem właśnie tam treningowym na seminarium, on klepie, a ja nie wiem dlaczego, ja dopiero co złapałem, kurde, a tu już jest koniec. Nawet nie miałem szansy w ogóle się zastanowić, czy to zauważyć, czy ja trzymam dobrze, czy nie. Po prostu, no, jeszcze raz mówię, techniki po prostu samojebki, po prostu, no, nie da. Kurde, no ja nie widzę, jakby można było to spieprzyć, tak? Oczywiście Zybi dysponuje też takimi, które da się spieprzyć, zwłaszcza jak się jest mną. Natomiast to, co prezentuje, to naprawdę większość technik i na tym on bazuje, to są takie rzeczy, że naprawdę można być mną i też załapać. Także pełna profeska, jestem pod wrażeniem, także tym bardziej się cieszę, że mogę się tym podzielić. Także jedna technika, i to nie tylko pokaz techniki, ja mówię mu, to co, to tak tylko pokaz wrzucę, tak, bez wyjaśnienia szczegółów. Żeby mówi, nie, razem z wyjaśnieniami możesz wrzucić. Wow, po prostu, tak, żebyście mieli wybraną technikę z dokładnym tłumaczeniem, a teraz muszę się zastanowić, którą, bo po prostu Wszystkie to jest po prostu, jak to mówią na wyspach, mind blown. Tym bardziej, że jak już zobaczysz to, tak patrzysz i no kurde, no przecież oczywiście, że tak. Ale wpaść na to? Także powiem wam rewelacja. Same się robią, same się zakładają, pełna prostota. Także to lubię, dlatego polecam wyjazdy do Zybiego. Wszyscy są, ja się tak powoli się zbieram, niestety ostatnio troszeczkę problemów finansowych, więc jeszcze mi się ten wyjazd odkłada, ale do Pirania Grappling Gdynia, tam do Zybiego polecam. Także jego chłopaki, jak sam mówi, chłopaki, którzy trenują tam sobie rekreacyjnie 2-3 razy w tygodniu, odklepują naprawdę znane nazwiska z światowego grapplingu. Także no po prostu petarda. Także się cieszę, już wiem, że 16 wrzesień będzie w Łodzi. Zybi, nie znam lokalizacji, powiedział mi tylko datę, w sumie nie zapytałem. Także śledźcie, bądźcie na bieżąco i 16 września w Łodzi. Ja w tym jeszcze mam niepotwierdzone, natomiast prawdopodobnie w tym terminie ja będę prowadził w Toruniu seminarium, także
gryzie mnie to strasznie. Gryzie mnie to strasznie, tak? Także polecam udział w seminariach, polecam zapraszanie Zybiego na seminarium. Jeśli go zaprosicie, to naprawdę, bo już jestem na którymś z kolei. Co mi się bardzo podoba, to, że dobiera program, dobiera techniki do grupy, z jaką dysponuje, tak? Jeśli to są takie klocki, tak jak ja, a tam akurat tutaj w Gliwicach większość to było takich zawodników, właśnie takie pniaki, to te techniki prezentuje inne, tak? Jak było seminarium we Wrocławiu, tam już była grupa bardziej przekrojowa, więc tam już było troszeczkę ciutkę więcej fajerwerków, tak? Troszkę więcej sprawności, bo to można było przeprowadzić i tego mogli się uczestnicy nauczyć w programie seminarium, tak? Także tyle mojego gadania, a teraz zapraszam Was na mega patenty od Zybiego. Także oglądajcie, uczcie się, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze. Widzieliście walkę Matta Hughesa z Ricardo Almeidą? 30 chwilę się jest. Tak. Czasami mi to się wygrywały walce udaje zrobić, a czasami nie, bo zajebiście mocno pracują ramieniem. To o czym tutaj rozmawialiśmy. A dlaczego tam by weszło? Bo tam był nokaut. Bo walą w brodę, ten już jest na dupę. Co zrobić? I ten się rzucił w amoku, ponoddał mnie dymu i ten do domu. Na czym to się polegało? Chodźmy do tej strony. Była bomba, złapał. Krótkie ręce, mięsiste, więc nie było szans do anakondy. I Matthew. Żaba, nie guziec, kurde. Już nie takie wyrażenie. Jeszcze raz. Ręka mega głęboko, klamerka, żadnych anakon, bark na karku i zachodzicie do boku, bo będziecie gdzieś podpadli. To jest zapasowe, nie? Przetoczenie tak. Nie? Tak, jak bo było? to jest typowo zapaśniczy. Zapaśniczy. Nie było żadnego, tam żadnej techniki nie było w tym, nie było żadnego przypięcia, on po prostu go złapał. Panowie, nadmieniam, że to było po ciosie w ryj. I wam pokażę z tej techniki, przejdę do poprzedniej i pokażę wam trzecią, która będzie łączyła tą i tą z ręką pod klatą. Była bomba. To jest bardzo ważne, żeby była asymetria, żebyście zeszli tu. Nisko. Tak jest. Można jeszcze coś przeczytać. Tutaj zaciągnę, prawda? Wchodzi głowa. A łokieć tam pracuje do góry? Ten. Ten? Nie, dobra. Barki i nadgarstki. Okay. Słuchajcie, mega anegdotę wam powiem. Mam jego typa. To nie jest sposób, żeby zajebać mi do tyłu. Nawet piechota kładę mu high elbow, wysoko. On jest tak na szyi, że powinien się wykręcić. No i przyznam to duszenie. Przyznam to duszenie. I byłem typ na treningu. I nagle słyszę. Trenerze nie działa. Ja patrzę, o kurwa. Mówię, na nim to tego nie zrobię, to tym bardziej. Nie klepię nadgarstka na kraj do tego. To też mi się tak nie. No i go złapałem, rzuciłem, zachodzę go, dociągam i patrzę, że zacząłem się wykręcać. Ale wykręcił się w taki sposób. Puściłem go, dalej. Nieprzytomny. Cały czas oddychał. I Almeida też spłynął. To nie jest na krtanie. Na kierownicy. Bomba. Lewy. Okay. A, bo chcesz tak. Lewy. Chodź, Ada. Jedziemy.